Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elden Ring i nadal eksplorujemy Zamek Cieni. Ostatnio parę chłopów chciało się tutaj do nas przytulić, ale skończyli marnie. No dobra, jeden mnie zepchnął gdzieś tam z jakiejś skarpy, ale to nic. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, mury już sprawdzone. Paputek, cichaj tam. A propos tych gości, którzy chcą się przytulać, to są właśnie ci. Mury są sprawdzone, więc idziemy tutaj w to całe bagno. I szukając przy okazji jakichś miejsc, gdzie mogłyby być na przykład znajdźki. Tam jeszcze jeden chłop chyba na koniu jeździ, taki przytulak, tylko że na koniu. To z nim może być większy problem, chociaż ostatnio dostał ode mnie wciry, w sensie dostał w pierdziel tam jakiś... A nie, zaraz. Ej, oszukał mnie. Po wczytaniu gry, słuchajcie, on ma full HP. Oszukujesz, gościu. Okej, dobra, trafiłem w drzewo. Dobra, to spróbujmy do niego podejść tak, żebyśmy nie mieli drzewa na naszej drodze. Na przykład tu. Muszki zawsze pomocne. Okej, a propos muszek... To tych może by trzeba było tutaj jeszcze jakoś... No właśnie. Cyk. Cyk, każdemu po trochę. Dla każdego jakieś muszki się znajdą. Ja tam nie idę, bo właśnie. Widzicie, co oni robią? Oni próbują nas złapać. A ja nie chcę się dać złapać. W żadnym wypadku. A on co? Nie wejdziesz tutaj, prawda? Dziękuję. Świetnie! No to ja teraz mogę schodzić bez większych problemów i obaw. Trujący grzyb. Takie rzeczy chłopy rzucają. Tu jest rozwalony jakiś balkon. I wy czegoś pilnowaliście, kumple. O Jezu, jak tu jest głęboko tego syfu. O, złoty... Oho. Pa. A ten gdzie się chował? Panowie? Bo my się nie polubimy. O kurde. Zatrułem się tym. Już koniec z tymi wyziewami, gościu. Okej. Wszyscy? Padli? Padli. Czyli tak trochę pojawiam się i znikam, tak? Jestem kumplem Lajkonika. Czy my coś tutaj podziałamy? Może w pierwszej kolejności warto by było znaleźć, słuchajcie, miejsce łaski. Dlatego, że o nim była mowa w jakiejś wiadomości tutaj na murach. Po pierwsze lewo. Leczenie może spróbuj tego. Właśnie. Ja wiem, o co chodzi. Musimy to przetestować, faktycznie. Musimy przetestować leczenia jako zaklęcia, które jest w stanie zabić jakiegoś mobka. I to między innymi tego, który jest bardzo upierdliwy, ale to do tego zaraz dojdziemy. Gdzieś tu było miejsce... O, jest miejsce łaski, super. Cyk, rozpalmy sobie. I oczywiście może odpocznijmy, bo sobie... Tam ktoś tam się zrespi, przynajmniej ten gościu na koniu się zrespi, ale go robimy praktycznie jednym strzałem, no poprawiamy muszkami, ale... Ale jak coś, to nie jest on jakimś wielkim problemem. Dobra, zeskoczmy sobie tu. Strzelmy do niego. Dążę? Tak, dążę. Okej. Dobra, porobiony chłopek. Roztropek. Po pierwsze lewo. A czy tego jesteśmy w stanie jednym strzałem zrobić, czy nie? Chyba ich myliśmy, nie? Tak, ich byliśmy w stanie jednym strzałem zrobić. Świetnie. Świetnie. No i teraz zanim pójdziemy do tego gościa, którego chciałem leczeniem porobić. To poróbmy najpierw tym mieczem. O, nawet nie próbuj. Swoje wyziewy mi tutaj dawać. Lecki!
będzie żygą. Ty jeszcze nie zginąłeś? Co ty miałeś tak mało zdrówka? Co to się z tobą stanęło, kumplu? Dobra. Ten jest chyba dętka. Tam jeszcze jeden chłopek się chowa. Okej. I ktoś z góry. O! O! O kurde. Szlak by to. Ała. Mocni są. No ale oczywiście moje muchy są mocniejsze. Szkoda trochę, bo ja nie jestem w stanie teraz wrócić na górę. I oni tutaj są pode mną i za bardzo nie jestem w stanie jakoś... Ej, oni wlezli! Oni są podatni na truciznę! Oni wlezli do tego bajora i ich to faktycznie tam boli. Super. Na przykład ten pod nami, widzicie? Truciznę go dopadła. Jeszcze mu tutaj poprawię muchami. I powinno być git. No pięknie! Tak to właśnie mogę z wami, panowie, współpracować. Współpraca z wami to przyjemność. Co by o was nie mówili na dzielni, dla mnie będziecie jak bracia. O, dzień dobry. Do widzenia. Kamień Kowalski. Tutaj z kolei co? Prawdopodobnie łajno. No trochę łajno, trochę tak wygląda. I truje jak łajno. Szybciej! Szybciej! O! Nóżki mi się trochę ubrudziły. No dobra, na górę. A jakbyśmy zrolowali w takiej brei, to by się to wszystko do nas przykleiło i my bylibyśmy cali obklejeni tym łajnem. No dobra, to najpierw tutaj. Nie wiem skąd się wziął, a to stąd się wzięło tych dwóch kumpli. Oni tutaj byli, kamień Kowalski 5 poziomu, tego pilnowali. Nie wiem w jaki sposób ich zlurowałem na siebie, ale dobrze, że spadli, to akurat, o. Lego. Jak dobrze, że on się tak jakoś super ekstra nie zbliża do nas, bo jakby raszował przez te muchy, to nie byłyby tak efektywne. Przed tobą płacz. Rękawice zdeprawowanego perfumiarza. Super. Ej, a propos. Czy czasem tędy nie mieliśmy Tak, chyba tak. Musimy tam pozeskakiwać, z tego względu, że tam jeszcze była jedna znajdźka na takich skałkach. No i teraz jeszcze warto by było nie dać się złapać przez jakiegokolwiek Gaugana. Butelka perfum. A propos tego, że to są właśnie tacy perfumiarze, zadymiarze. Przed tobą klucz, dlatego skakanie. Okej. To poskaczę sobie. Tędy. O, teraz pytanie, kurczę, gdzie to było? Zaraz, nie tutaj. To było gdzieś dalej. Tutaj? O, tutaj właśnie. Nie spadaj. Klucz kamiennego miecza. Świetnie. To w takim razie wracamy do wewnętrznej bramy. Tutaj już wszystko zrobiliśmy, więc możemy spokojnie sobie zrespić tych wszystkich mobków, te wszystkie mobki. I mamy 65 tysięcy. Ja potrzebuję 74. Więc jeszcze trochę. A to, o czym chciałem wspomnieć, słuchajcie, jeśli mówimy o leczeniu, to tutaj jest jeden żydal. Który się właśnie pojawia. No i co? Okej, i faktycznie go to robi, tylko że to nie jest insta dead dla niego. Dla mnie może być. Ale faktycznie wytrąca go tu z równowagi. Prawie. Wytrąca go tu z równowagi. Czyli leczenie. Byłoby dobre, jakbyśmy mieli jakąkolwiek inkantację, która mogłaby
być wysłanym leczeniem, tak na przykład w stronę sojusznika, albo tutaj w tym przypadku w stronę wroga. Ale mi się kichnęło, przepraszam. Dobra, najpierw warto byłoby chyba pokonać tego typa na koniu, bo on tutaj nam trochę przeszkadza. 65 tysięcy. Obejdźmy sobie od prawej, bo tutaj niestety, ale ta barierka troszeczkę przeszkadza. Okej. Pięknie. No i teraz moglibyśmy skorzystać z tego leczenia. Nieźle. Nie dość, że jemu zadajemy obrażenia, to jeszcze siebie leczymy. That's nice. Smar z gnilizny. Tutaj w ogóle w żaden sposób te przedmioty, które tutaj zebraliśmy, nie świadczą o tym, że to jest dobre miejsce do odwiedzenia. W sensie było, no, dość trudne, tak? Bo ci przeciwnicy są dość trudni ogólnie. A no, nie dało nam to jakiegoś wymiernego zaszczytu i nagrody. Zbliża się pies. O, faktycznie. To jeden tylko? Chyba tylko jeden. A ten to kto? Ród Marais został zrujnowany. Zostały tylko puste, bo zawierzono tej... Nic dziwnego, że ten winny przygód przejął zamek i nasz legendarny miecz. Czekaj, jeszcze raz. Zostały tylko pustynie, bo zawierzono tej okaleczonej harpii. Nic dziwnego, że ten winny przygód przejął zamek i nasz legendarny miecz. Okaleczonej harpii. Pytanie, czy mowa o Milesencie, bo ona nie miała przecież ręki, prawda? No ale kto inny jeszcze miał coś takiego jak protezę ręki? Więc być może to jest na przykład siostra Milesenty. Też jest taka opcja. Boże, prawo. Okej, dzień dobry. Tylko prawo mam uważać? Czy jeszcze gdzieś? Tu jest chłopak. O! O, serio? Ach, te kochane muchy. Ach, te kochane muchy. Ładnie wytrącałem z równowagi, fajnie. Bełt perfumiarza. O. Przed tobą co tu było napisane? Przed tobą drabina, no tak, to wiem. Uważaj prawo, patrz pies. No dobra, ale to najpierw w takim razie drabina, bo lepiej mieć high ground i ogólny taki widok na wszystko z góry. Bezpieczeństwo. Tu na mury nie wskoczę w żadnym wypadku. Tu coś jest. Książka z przepisami perfumiarza drugiego poziomu. Przepisy perfumiarza drugiego poziomu, tak? Przepisy perfumiarza... To! Drugiego poziomu. Zapiski o technikach tworzenia przedmiotu pozostawione przez zdeprawowanego perfumiarza. Trująca mgiełka i aromat wrzącej krwi. A co to tak w takim razie jest? Bo to nawet nie kojarzę. Trująca mgiełka? Mgiełka... A, tu jest! Trująca mgiełka! Aby uwolnić trującą mgłę z ust używającego. Okej. Okej, that's nice. Strasznie dużo mamy możliwości zrobić różnych tych strzał. Cyk. No i jedziemy. Jedziemy dalej. Co mamy tutaj? Uważaj prawo, patrz pies. Faktycznie jest pies.
Okej. Okay. Tam ten chłop co robi? Krew bestii, duża kość bestii. Oj, serious? No dobra. Jezus Maria, no zlokuj go! Rany boskie. O Boże. Chciałem go zlokować, kurde, żeby muchy do niego leciały, to nie. To oczywiście kamera swoje. Kolejny boss. No nie no, tak chyba nie dasz... Dasz radę! Okej. To ciekawe. Jak on tym wywija? Nie, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj, nie daj mu tym zaatakować. Tak. No, pięknie wytrącony z równowagi. Świetnie. Leżeć była. Strasznie irytująca broń, którą swoją drogą można dropnąć właśnie z tych przeciwników. Między innymi na tym takim jeziorze, gdzie walczyliśmy z komendantem, czy z dowódcą O'Neillem, od którego mieliśmy właśnie tą złotą igłę. Między innymi właśnie dla tej Milasenty, prawda? Patrz łajdak. Lewo. A. Masz muchy. Masz muchy. Jęknie. Dobra, jeszcze jedna fioleczka. Tutaj fioleczka. I ty, kolego... Gdzie mi to z tymi... Co mi to wąski gościu? Myk, złoty świetlik. I co? Głowa, może spróbuj te... O nie, fuj! Co ci ludzie mają w głowach? Albo z głową. Dziwne. Żadnych informacji o niebezpieczeństwie. O! O właśnie, hej! Hej! A ja mówisz, że żadnych informacji o niebezpieczeństwach, a tu proszę bardzo. Jest! O! O. Fuck, psy. Nie, z psami to trochę na odległość. Powiedział, że nie chce z nimi walczyć, ale muszę. Piesku. Uf, jeden piesek. A gdzie drugi? Musi być gdzieś drugi. Tu jest. Nie trafiłem. Okej. Dobra, dla ciebie to. No tylko mi nie mów, że to. Właśnie, mnie dotknie. Cyk. A on już wie, że ja go atakuję. Się broni. Dobra, 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 dobra. Żyjcie go tam. Francę jednego. Jedz, 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 jedz. Serio jeszcze? O Boże, muchy. Musicie być bardziej efektywne. No, o to mi właśnie chodziło. Super, czyli oprócz tego typa, miecz rycerza czystej zgnilizny. Miecz rycerza czystej zgnilizny.
Miecz zaprzysiężonego, szlachecki. To są sztylety, to nie. O, to to. Miecz kolny, należący do rycerzy czystej zgnilizny, którzy walczyli u boku Maleni, miecza Mikeli. Używany głównie jako broń zapasowa w połączeniu z długim orężem. No właśnie, bo to jest... To nie jest to, czym on robi te specjalne ataki. Tylko mam dziwne wrażenie, że jak pójdę do tego psa, to tu będzie jeszcze jeden. No może nie. Kamień Kowalski 5 poziomu, super. Przed tobą drabina, w skrócie skrót. Przed tobą drabina. Okej. Ale nie umiem sobie jakoś wyobrazić, w którym miejscu teraz miałby być ten skrót. W sensie, dokąd? Przed tobą drabina, patrz, skrót. A, tutaj! Dobra, to już wiem. To już wiem, to już wiem. Tylko w takim razie, jeśli tu jest skrót, to znaczy, że to miejsce... będzie nas prowadzić do bossa. Czyż tak? Czyż tak? Otóż tak. Zbliża się bitwa. Jaskinia tego, że musisz szukać. Ach, kupiec. Czy jesteśmy w zasięgu posągu Mariki? Jesteśmy, więc nawet jak zginiemy, to się zrespimy bardzo blisko. Nie będziemy musieli lecieć od miejsca łaski. Dlatego co? No może uda nam się przywołać Mimika. Zobaczymy. Ale może też nam się nie udać przeżyć. No, no. Dobra. Wow. Au! Ale dostałem, kurde. Poryju. Elemer od głowy. Okej. Wow! Ale fajnie. Kurde, nie mam się. Nie wiem, jak się leczyć. Tak! Pociągnąłem za... pociągnąłem za tą... za fiolkę, której nie miałem. Niestety, ale jeśli nie mamy fiolki, albo nie mamy many na to, żeby wyczarować jakąś inkantację albo zaklęcie, to nasza postać niesamowicie długo zastanawia się i patrzy na tą fiolkę. No jednak pusta, nie? I to strasznie długo trwa. No dobra, no ale teraz jesteśmy przynajmniej... wracamy silniejsi. Mamy więcej fiolek. O, serio? Już? Już skończyłeś? Dziękuję. O, you piece of... O, come on! Naprawdę nie jesteś w stanie odwracać... wytrącać z równowagi się go nie da, no. Gnoja. Dobrze, krzycz tam na niego. No i pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Miecz Kata Marajsa. Ej, a ja nie podniosłem... O kurde, to byłoby... to byłoby głupie trochę. Miecz Kata Marajsa i wielka tarcza Głogu. Są moje? Są moje. Miecz Kata Marajsa. To jest to. Legendarny miecz rodu Marajs, rodziny Katów, która panowała w Zamku Cieni. Jeden z legendarnych oręży. Elemer od Głogu, łowca dzwonków kulistych, zabrał ten miecz z miejsca swej nadchodzącej egzekucji i uczynił go własnym, nadając mu zdolności bojowe ze swojego domu Eohaid. A można w dwóch rękach? Można. Okej, to ciekawe. Czekajcie, a można to kontynuować?
Nie, jakby takie dwa razy są, a jakbym naciskał... Nie. Dobra, to jest jeden cały atak. Dobra, to wróćmy do mojego, a jeśli chodzi o tarczę, to jest ta. Wielka tarcza z obcych ziem, używana przez Elemera od Głogu. Ataki z użyciem tego oręża wykorzystują żelazne kolce, które owinięto wokół jego ramy. Pochodzi z Eonit, krainy dumnych, samotnych ascetów. Świetnie. Zbliża się potężny wróg. Ach, potężny... Okej, zapamiętajcie. Dwuręczność, może spróbuj tego. Nie, spokojnie, już wszystko mam zrobione. Czyli tak, zamek cieni mamy zrobiony. To mi się podoba. Ja w takim wypadku bym sobie rozdał jeszcze punkcik. Rozwój postaci w wiarę. Niech będzie do 40 punktów, później można było ewentualnie w żywotność albo w umysł. Ale my jeszcze mamy teraz, słuchajcie, Milesentę do odwiedzenia, dlatego że Milesenta chciała, no, odzyskać sprawność, tak? A my znaleźliśmy protezę w Zamku Cieni, którą można byłoby jej oddać. Hej. No to już wiemy. Daj protezę Valkyrii. Giving me this arm. Thank you. I am no problem. In debt yet again. I think if the arm serves well enough, it might be possible for me to wield a sword again. Bardzo fajnie by było. It might be possible for me to wield a sword again. Perhaps then I can aid you in battle. No dobra, no to w takim razie przeładujmy sobie szybko lokację i zobaczmy, czy ona faktycznie użyła tej protezy. Nie wiem, czy ona tu będzie. Jest tam. Dobra. No bo zazwyczaj mówią, że gdzieś sobie tam dalej idą, prawda? Aha. Czyli coś innego trzeba zrobić, nie tak prosto, że przeładujemy sobie lokację, albo musi jakiś tam czas upłynąć i ona dopiero wtedy sobie pójdzie gdzie indziej. Ja teraz się tak teraz zastanawiam jeszcze nad jednym, czy ja tutaj załatwiłem jedną sprawę, mianowicie znalazłem, czy znalazłem tego gościa... Który był klerykiem, który udał się jakby na wędrówkę w poszukiwaniu złotej maski, on tak nazywał tego gościa, Golden Mask. Jakiś tam mistrz złota maska. Bo też nie chciałbym pominąć tego zadania, z tego względu, że no najzwyczajniej w świecie jest to jedno z tych questline'ów i z tych zadań, z tych NPC-ów, którzy są potrzebni do tego, by wykonać ich zadanie i otrzymać przedmiot, dzięki któremu będziemy mogli... tam jest chyba jakieś ognisko, jakiś kupiec. Dzięki któremu będziemy mogli zrobić alternatywne zakończenie. O, a tu jest miejsce łaski, ja to nie wiedziałem. Cykaj. Odpalmy sobie to, jak już tu jestem. Świetnie. I on gdzieś... A my chyba tutaj byliśmy, bo ja... Podnosiłem chyba to złote nasiono. Tak. Ja tu podnosiłem to złote nasiono. Jest tutaj czy nie ma? Jest! Jest skubaniec. Dzień dobry. Co ty chciałeś? A, bo ty chciałeś go znaleźć, więc mamy ci pomóc go znaleźć. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. O szlachetnym złotej masce. To find the noble gold mask. I suppose he'll be closer to the Erd Tree. The path ahead might be perilous, but tread it I shall. Since departing the Round Table Hold, I've come to understand, in my solitude, how little it is I truly know. I'm yet to find the noble. I suppose he'll the path ahead. Since departing, dobra, to już się powtarza.
Już się powtarza, naucz się inkantacji. A, właśnie, przy okazji. Daj mi tych, których nie mam. Inkantacji. Super, dzięki. No i tak, no i byłem tutaj też ze względu na to, że podniosłem mapę tego obszaru. Zaraz, tutaj gdzieś był ogień. O, właśnie. Ale zaraz. Czy ten ogień należy do sprzedawcy? Czy co innego się tu dzieje? Mięso żółwia. Butelka perfum. Okej. Okej, alright. No i bailando, czyli w takim razie musimy znaleźć teraz złotego maskę. Złotą maskę. No, jak to się odmienia, to nie wiem. Dobra, no to czyli będziemy podążać dalej na tym płaskowyżu Altus. Mamy trochę rzeczy do ogarnięcia, bo tu mamy jakiś interesujący punkt, tu mamy interesujący punkt, tu mamy jakieś ruiny, tu mamy drzewo i w zasadzie tu mamy jakieś ruiny, dodatkowo tu jest jakaś kopalnia chyba, więc naprawdę sporo tutaj jeszcze jest do zrobienia, jeszcze ta północ tutaj, te takie cyple, więc to sobie ogarniemy, ale to już w następnym odcinku. Dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze zejdę, żeby się z wami pożegnać pięknie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli ten wam się podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i zapraszam jutro. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.